Witam serdecznie z Nocy Chwały 2021. Mam na imię Andrzej. Służę Bogu jako pastor. Jestem mężem jednej żony i ojcem piątki już dorosłych dzieci. Z wykształcenia jestem matematykiem, ale moją pasją jest służyć Bogu i nauczać Bożego Słowa. Chciałbym podzielić się, a właściwie poprosić, jeśli to oglądasz, poprosić Ciebie o modlitwę, o wołanie do Boga, o zabieganie i staranie się o coś, co zawarte jest w Piśmie Świętym, a nazywa się czasami pięcioraką służbą. To jest coś, co jest opisane w liście do Efezjan w rozdziale 4, w wersecie 11. Czytamy tam, że Bóg dał nam apostołów, proroków, nauczycieli, ewangelistów, pasterzy. Pięcioraka służba. Potrzebujemy takich osób dla wielu powodów. Niekoniecznie po to, żeby się pochwalić, że mamy tu jakiegoś apostoła, a my tu mamy proroka, a tutaj jest jakiś wybitny nauczyciel, ale potrzebujemy ich dlatego, że te obszary służby Bogu, te dary są niezbędne do prawidłowego, dojrzałego rozwoju Kościoła. I chciałbym to zilustrować taką wielką potrzebą, potrzebą naszych serc w obecnym czasie, potrzebą uzdrowienia, uzdrowienia poprzez doświadczenie miłości Boga Ojca. Zacznijmy od ewangelistów. Ewangeliści kładą fundament, ogłaszają dobrą nowinę, prowadzą ludzi do spotkania z Jezusem Chrystusem, rozpoczyna się w ich sercu nowe stworzenie. Bez tego nie może być przemiana. Przez tą przemianę zaczynamy nowe życie. Ale ewangeliści potrafią popełnić błąd, ogłaszając, że oto wszystko się zaczęło i już jest dokonane i więcej nic nie potrzeba. Podczas kiedy obserwacja, rzeczywistość pokazuje, że ludzie, którzy uczynili Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, którzy rozpoczęli z Nim nowe życie, ciągle mają obszary swojego serca, które wymagają przemiany. A więc służba ewangelistów kładzie fundament, ale nie jest wystarczająca. Po ewangelistach przychodzą pasterze. To są ludzie, którzy żyją taką pasją, żeby otoczyć ludzi troską, miłością, żeby współczuć, żeby ich dotknąć, żeby być razem z nimi. I oczywiście każdy, który przeżył coś trudnego, doświadcza jakiś ból w swoim życiu, potrzebuje, żeby ktoś okazał mu zrozumienie, żeby ktoś okazał mu wsparcie, żeby ktoś okazał mu zainteresowanie, miłość i troskę. Ale samo okazanie zrozumienia nie przynosi jeszcze uzdrowienia. To od pasterzy prawdopodobnie pochodzi to bardzo łagodne określenie, zranione serce, które skupia się na człowieku, który cierpi jakiś ból. Sam zaobserwowałem to, że gdy nauczamy na ten temat, mówimy o tym, mówimy, że jest takie zjawisko i mówimy, że coś trzeba z tym zrobić, to jeszcze nie powoduje zmiany. Następny dar, którego potrzebujemy, to są nauczyciele. Nauczyciele wyjaśniają, o co naprawdę chodzi. Oni tłumaczą, że Biblia nie mówi o zranionym sercu, ale mówi raczej o korzeniu goryczy, o nieprzebaczeniu i nazywają te rzeczy w prawidłowy sposób. To jest coś, za co musisz wziąć odpowiedzialność. To jest twoja decyzja, żeby przebaczyć lub nie. Jesteś odpowiedzialny za stan swojego serca. Biblia nie używa określenia zranienie, ale mówi o korzeniu goryczy. I chociaż nauczyciele w trafny sposób eksponują prawdę i pomagają nam zrozumieć naszą odpowiedzialność, to sama wiedza nie powoduje jeszcze uzdrowienia. Powoduje właściwą świadomość, ale nie powoduje przemiany. Następni, których potrzebujemy, to są prorocy. Z mojej praktyki pastorskiej wielokrotnie obserwowałem, kiedy pojawiał się prorok, on usługiwał jakimś słowem różnym osobom
I czasami wydawało mi się, że mam do czynienia z dysonansem. Oto mam osobę, która stwarza mnóstwo problemów. Jest chodzącym kłopotem dla mnie jako dla pastora. Nie potrafię jej pomóc. Cały czas stwarza problemy i nie chce się zmienić. I pojawia się prorok, który widzi ją pierwszy raz na oczy i wygłasza wspaniałe słowo, mówiące o tym, jaką niezwykłą przyszłość dla tej osoby ma Pan Bóg. W jaki niezwykły sposób Bóg widzi tą osobę pozytywnie i w tym słowie nie ma ani jednego zdania, niczego, co korygowałoby tego kogoś, kto stwarza problemy. Przez pewien czas miałem kłopot, żeby to zaakceptować, aż zrozumiałem, że prorok przychodzi i przynosi to, co jest w Bożym sercu. W Bożym sercu nie jest surowa korekta, ale w Bożym sercu jest wezwanie, możesz być kimś innym. Nie musisz żyć w swoim zranieniu. W Bożym sercu jest słowo, które podnosi człowieka z miejsca jego pobicia do miejsca zdrowia, do miejsca powodzenia, do miejsca życia, które Bóg przygotował. Rzecz w tym, że prorocy zwykle usługują w ten sposób, że pojawiają się i znikają. Nie ma nic wcześniej, nie ma nic później. Przekazują słowo, które nie zawsze jest umiejętnie przyjęte. Ci pastorzy, pasterze, którzy słyszą to słowo, nie bardzo wiedzą, co z tym zrobić. To jest słowo od Boga, to jest coś, co ma szansę, żeby coś odbudować, ale ono nie zamyka tematu. Potrzebujemy czegoś jeszcze. I wierzę, że tą kropkę nad i może postawić służba apostolska. Bo służba apostolska to jest służba duchowych ojców. To są ludzie, którzy nie tylko mogą powiedzieć, nie tylko mogą przytulić, ale oni również reprezentują całym swoim zachowaniem, postawą, działaniem to, co jest w sercu Ojca, Boga Ojca. Wiarę, która jest w sercu Boga Ojca, miłość, która jest w sercu Boga Ojca, tą akceptację, która jest w sercu Boga Ojca, i swoim działaniem służba apostolska może dokończyć dzieła uzdrowienia. Dlatego, ponieważ potrzebujemy, aby nasze serca były zdrowe, zachęcam Ciebie, staraj się, proś Boga, zabiegaj o to, a może masz powołanie do któregoś z tych pięciu różnych urzędów, abyśmy mieli namaszczonych przez Boga ewangelistów, pasterzy, nauczycieli, proroków i apostołów. Albo po prostu, żeby te pięć darów funkcjonowało w Kościele, uzupełniając się nawzajem i prowadząc ludzi do życia, do zdrowia, do zdolności do tego, żeby być Bożymi synami, dojrzałymi, reprezentującymi Ojca w tym świecie, przynoszącymi Boże Królestwo do tego świata, który tak bardzo potrzebuje Bożego dotknięcia.